Cryptomasters przedstawiają... Teraz tak, zarówno Marcin Pawłowski, jak i Rembo z 123 pytają o zdecentralizowane giełdy. Czy z jednej strony, czy to jest zagrożenie dla BitBeja, czy w tę stronę i tak każda giełda będzie musiała iść? Czy macie tutaj jakieś plany? Tak jakby zapytać się Liska, czy będzie coś się działo, czy nie będzie się coś działo. To jest nawet już dobre. Maskotka ogólnie mi się zaczęła podobać wasza, no. Liska nie zaczynamy dnia akurat. Nie zaczynacie? Nie, nie. Wszyscy na Lisku zarobili. A, zwłaszcza w Polsce. No w Polsce tak, nie? W Polsce BitBay zrobił największą furorę na Lisku, tak. I ja to też mówię. Dlatego też go lubię. Fajne, tego macie fajnego, nie? Powinniście tutaj, wiesz, powinien w ogóle sam tu zacząć gadać, nie? Kiedy mnie kupicie? Ja oczywiście żartuję, by Państwo nie wylali, ale Liska zostawiamy. Niech Lisk siedzi z nami. Co do giełd zdecentralizowanych, nie mam zdania do tego. Nie miałem czasu na analizy, temat ciężki. Dlaczego? Uważam, że pewnie przetrwa, ale będzie takim trochę, właściwie tak jak dzisiaj, żeśmy o tym mówili, trochę bardziej torrento. Choćby nawet ze względu na brak regulacji i tak dalej, i tak dalej. I ja temu bardzo fajne są te projekty, ale nie widzę w tym dużej przyszłości, bo bardziej zejdzie pod ziemię w takie giełdy, no ale znowu na koniec dnia będzie trzeba to jakoś wypłacić. No i pytanie, co będzie dalej, nie? Więc tu wszystko, tam gdzie jest krypto, to jest super temat. Tak jak mówię, tutaj tak, ale mamy jeszcze temat poza krypto, więc to jest gdzieś tam ważniejsze.